Witajcie moi drodzy, tutaj się sporo dzieje teraz. Kolejny odcinek Dead Space'a. Mamy się zająć tą całą centryfugą. Zaraz. Niech to załatwię i powiem, co chciałem powiedzieć. Że nas to nie zdzieliło. Jeśli chodzi o ostatni odcinek, był krótki, ponieważ miałem problemy znowu z tą grawitacją nieszczęsną. Ale nic tam takiego się nie stało. Podłączyłem te generatory chyba na górę. Wziąłem trochę intuicyjnie i nie wiem, czy to zrobiliśmy, co trzeba było zrobić? Mam nadzieję, że tak. Może niekoniecznie. Czekajcie, żebym ja się nie udusił. Spokojnie, spokojnie. Udało się. Udało się. Dobra. Czekajcie, od razu sobie to zapiszmy. Dobra. No to wracamy. Zdaje mi się, że wszystko zrobiliśmy tak, jak trzeba. Czekajcie. Uuu! Co to jest? Kurczę, ciężko mi jest strzelać. Że to jest skryptowane. Co mi wciągnie? Aj. Jest. Dobra. Tutaj teraz to celowanie. Te problemy z myszką. Najwidoczniej. Nie wiem, mam nadzieję, że tak trochę brzmiałbym się jakoś, kurczę, tłumaczył, ale naprawdę, coś tu jest nie tak. Jeszcze się upewnię. A nie, na pewno jest wszystko... Wszystko tak, jak być powinno. Dobra. Skupmy się. Kurczę! Dobra, udało się teraz. Coś takiego to jeszcze nie było. Dobra. A czy to rozwaliliśmy? Czyli to pomieszkuje w tych tunelach. Dobra. Gdzie teraz, co teraz? Jakie to zadania? Ręcznie odpal silnik. Teraz, gdy statek ma paliwo, a centryfuga działa, muszę tylko ponownie załączyć w maszynowni silniki. Automatyczny system nawigacji powinien wówczas automatycznie dokonać korekty orbity. Dobra. Brzmi sensownie. Tam mamy się udać. To już chyba wszystko sprawdziliśmy, co było do sprawdzenia. Coś tam chyba wcześniej wziąłem. Przeładujmy. Miałem wrażenie, że jest sprzężenie w mikrofonie. Przez moment. Tak, tu byliśmy i walczyliśmy. Znowu. Skoczy czy nie? Dobra, nie czekajmy. Po prostu idźmy.
Załatwione? Chyba tak. Dobra. Coś wydropił? Kredyty. Że skorzystamy z okazji. Tak, mam jeden węzeł. Spróbujmy w tę piłę plazmową teraz. Teraz musimy tak zrobić. To będzie drugi poziom. Tak. Okej. Dzieje się w tym Dead Space'ie, dzieje. Podejrzewam, że to będzie... mogę się mylić, ale raczej się zapowiada, że będzie koniec rozdziału, jak się z tym uporamy. Winda na nas czeka. Isaac, can you hear me? Kendra. It's Kendra. They attacked me. I ran for it, and Hammond just... He just disappeared. Kendra? Where are you? Nice to see you're alive and well, Hammond. I've barricaded myself in the computer core. I can hear them moving outside, but I don't think they know I'm in here. I can log into everything from here. I hacked the root and found some reports from the colony. Even before they cracked the planet, the colonists were experiencing widespread dementia. It seems to be related to some artifact they found on the planet. Something called the marker. I'll keep looking. I've got your location and I'm going to unlock the door to fuel storage. You can get to the engine chamber from there. Dobra. Kendra się odnalazła. Wcześniej jakoś zgubili się z Hammondem. Czyli znowu jesteśmy w naszym takim miejscu, w punkcie startowym, tak to powiedzmy. Dobra. Tutaj jeszcze mamy magazyn. Rzućmy okiem. Trochę tam kredytów zebraliśmy. Tylko to jest ilość 6,5 tysiąca. Kupmy. Nie wiem, czy te pulsacyjne... może są do tego... maszynowego, ale nie mam jakiejś stuprocentowej pewności. Tymi drzwiami? Tamtymi. Dobra. Nie gadajcie, że znowu coś będzie z tym. Nie. Niemożliwe. O, ładnie. Dobra. Ale chyba... znowu to... Dobra. O, ale to wygląda. Prawdopodobnie do usłyszenia za chwilę. Witajcie ponownie, moi drodzy. Chyba... rozwikłałem kwestię tej grawitacji, dlaczego mi się nie udawało i wyszło na to, że jestem po prostu idiotą. Już wam tłumaczę dlaczego. Gdy celujemy, gdy jest ta zerowa grawitacja, pojawiał mi się taki czerwony jakby prostokąt. Ja myślałem, że ten czerwony prostokąt, ten znacznik oznacza to, że nie można w tym miejscu w zerowej grawitacji, w tym miejscu, w tym czasie nie można strzelać. Okazuje się, że gdy coś takiego się pojawia, nie można wykonać tego skoku w zerowej grawitacji. Także teraz przy wcześniejszym podejściu w końcu się zorientowałem. I teraz wam pokażę, jak to powinno wyglądać. Mam nadzieję, że się uda, ale to też podejrzewam, że było powiedziane na początku, jeszcze wcześniej, gdy tam się z tym silnikiem też męczyłem,
było to powiedziane, ja pewnie nie zwróciłem na to zwyczajnie uwagi. Zobaczcie. Nie ma nic, nie ma czerwonego znacznika, nie ma nic, spokojnie sobie skaczemy. Tutaj przeciwnik. O jest. No, chyba załatwione. Czekajcie, weźmy tak. O. I sobie elegancko wchodzimy tutaj. I po problemie, można powiedzieć. Ja kilka tam miałem tych podejść. Trochę się denerwowałem, bo nie szło. Aż w końcu sobie uświadomiłem, jak to wygląda. Tu straszny jakiś głośny, wydaje mi się, fragment. Ojej. Mam nadzieję, że to jakoś nie wyjdzie bardzo głośno w nagraniu. Weźmy ten schemat. Tu coś jeszcze jest. Nie wiem, te pulsacyjne, nie jestem pewien, czy to jest do tego maszynowego potrzebne, czy do czego. Jakiś niezbyt przyjemny fragment tutaj lokacji. O jest. Gdybym podszedł bliżej, on by tak zareagował, no to byłoby po mnie. Tak. Window, wejdźmy sobie jeszcze do tego pomieszczenia. This is Temple. Screw the engine. I can't restart it by myself, and with all the other shit going on, it's obvious this is sabotage. I'm heading for the bridge, and then I need to find Elizabeth. I gotta get her off this ship, it's not safe. No na pewno nie jest. Stelaże linowe. Tego nie potrzebujemy, to może później będzie nam ta broń potrzebna. Jeśli w ogóle będzie. Okej, czy mamy iść do tej windy, czy tutaj coś jest? A nie, my stąd przyszliśmy. My stąd przyszliśmy, pewnie. A winda jest tutaj. Już mi się wszystko pokręciło. Mam nadzieję, że już jak podejrzewam, że będzie z tą grawitacją, ona, ta opcja będzie się pojawiać, to że już będzie łatwiej. To było jednak... Coś tam słyszę, lekkie przegięcie z mojej strony. Tak sobie zróbmy, będziemy mieli pełny pasek. Tamtędy. Mi się zdaje, czy ktoś u mnie wierci. O, tych nie lubię. Mi się cholerstwo przyczepia. Dobra. Tu sobie zaraz jedziemy. Oj. Fuck. I tam coś przeszło. Kurde. So, mam nadzieję, że chociaż to wiercenie jakoś nie słychać. Swą drogą, taka pora na wiercenie? Nie wiem. Dobra, tam już chyba nic nie ma. Przeładujmy sobie. W tę broń najbardziej zainwestowałem i to też czuć. Dobra. Czujcie tutaj co jest? Nie za... Weźmy. Przecież nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Z
Nie, to nie wiem, nie wiem. Trochę mi szkoda tego węzła mocy. Wolę chyba bardziej w broń zainwestować. Ktoś nas tutaj... O! O kurczę! Ale go załatwiło. Nie musiałem tutaj jakoś bardzo się wysilać. Czekajcie, co to jest? Pulsacyjne. O, chyba idzie ich trochę dużo. Czekajcie, użyjemy tej butli. Podejdźcie, podejdźcie, podejdźcie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Kurczę, nie za bardzo zadziałało. A coś tam jeszcze z tyłu idzie. Jeden strzał. Ładnie. Trochę nie trafiłem. Okej, okay, tu mamy w razie czego jeszcze do użycia. Zapiszmy sobie koniecznie. Koniecznie sobie zapiszmy. Tutaj może co? Tak. Przelecimy tak jakby od góry. I jeszcze sobie pograjmy. Myślę, że takie odcinki... O panie... 25 minut... Uciekają. Znaczy oni tędy idą. Wszedłem na arenę. To jak ja tam ze stazą stoję? Uj! Widać, kurczę, że nie gram w FPS-y. O Jezu, coś tam wielkiego idzie. Bo nie mam tego nawyku. Zdołam? Nie zdołam. Myślałem, że będzie gorzej. Czekajcie, użyj tej stazy. Jezus. Użyj. Użyjmy tej stazy. Kurczę, ten Dead Space wywołuje we mnie nerwowe zachowania, ale... Cholernie mi się ta gra podoba. Cholernie. Nie wiem, nie używam tych stelaży linowych. Nic o nich nie wiem. Dobra, tu coś jeszcze jest. Zobaczmy, zobaczmy. Tu jeszcze są. Do pistoletu linowego. Podejrzewam do tego... Jezu. Ejku. Którego nie używam. Okej, okay, którędy ja mam się w ogóle kierować? Tam i środkiem, dobra. To jeszcze na górze są jakieś zakamarki. W razie czego mam butlę, żeby przywalić. Podejrzewam, że to jeszcze będzie walka. Za dużo coś tych znajdziek. I wszystkie przydatne. Kredyty i tak dalej. Rozejrzyjmy się, zanim to uruchomimy, bo tu może być naprawdę wesoło. To coś jeszcze widzę. Jak to się przedstawia sytuacja z tyłu? No, powiem wam, że... Dobra, zobaczymy. Albo walka, albo będzie coś... efektownego. Będzie walka. Wow!
Dziękuję bardzo, że panowie tak licznie się tutaj zgromadzili. Szła do... O, używam stazek, nic teraz. Co? Ja tu teraz po prostu mam przewalone. O! O Jezu, nie to wciskam! Fuck! Wygryz mi! Wygryz! Biegnij! Kurde! Jezu, co, gdzie ja mam biec teraz? Jezu, jak się zamotałem strasznie. Boże. Spokojnie, oddychaj. Oddychaj teraz. Wygryzł mi. O Boże. O Jezu, spanikowałem strasznie. Wygryzł mi, wygryzł. Kurczę, jaka informacja. Co on mi wygryzł? Nie wiem sam. O Boże, muszę teraz odreagować. Boże, drogi, nie mogłem się tam ruszyć. Ten mnie zaczął żreć. Fuck. Ojejku. Dobra, chyba tam silniki gotowe. Dobra, i co teraz? Wracamy, tak? No to coś jeszcze jest? Którędy ten powrót? Tędy skąd przyszliśmy. Czekajcie, ja sobie jeszcze sprawdzę, czy... Nie mam tu żadnej amunicji. Nie jest fajne. It's working. We're online and functional. Finally some good news. Get a tram to the bridge, Isaac. I'm gonna take us back into a geostation. Wait, wait, we're not safe yet. Ship's asteroid defense system is offline. On the way up, the ship's going to pass through a debris field thrown up from the planet crack. We'll be ripped to pieces unless you restart it. God damn it! I'll start working on it from here. Isaac, meet me at the bridge. You can do more good here than I can. Dobra. To chyba już nam ten zarys fabuły, tak powiedzmy, się zarysował. Zarys fabuły się zarysował, nakreślił nam się. Naszym celem po prostu będzie wydostanie się stąd. No i to już od kilku odcinków, znaczy wydostanie, uruchomienie chyba tego statku i jakaś próba ucieczki i ewentualne zbadanie, co to się właściwie takiego wydarzyło. Zapiszmy. Zaraz zobaczymy nasze cele. Kurczę. To już mamy. Ręcznie odpalony silnik. Wybaczcie. Z deszczu podrynnę. Nie rozbijemy się już, ale zamiast tego grozi nam zderzenie z polem asteroidów otaczających planetę. Muszę dostać się na mostek i spotkać z Hammondem. Dobra, czyli z tym mężczyzną, z którym rozmawialiśmy. Podejdźmy jeszcze troszkę, niedługo będziemy kończyć ten odcinek. Ciekawe, czy znowu tego pola będziemy używać. Znaczy pola, nie, już chyba nie, tej zerowej grawitacji. Coś słyszę. Chociaż kto wie, zobaczymy. O, Nicole. Where are you? It's me, Nicole. No. To jest nasza dziewczyna raczej. Nie żona.
która właśnie tutaj na Ishimurze się znajduje. I liczymy, że się z nią spotkamy. Dobra, to jest nasze, tak jakby, baza wyjściowa. Zobaczmy jeszcze, co jest tutaj. Rozumiem, że... Tak. Dobra. A, pamiętam, tam ustawiliśmy te... jakieś mechanizmy przeróżne. Aha. Dobra, sporo w nie... Musiałem władować. No się wypstrykałem zupełnie. Użyjmy tego. Czekajcie. Tu możemy zachować, to jest magazyn. W którędy mam się udać? W tamtą stronę. Zobaczmy tutaj do tego magazynu. Ja potrzebuję chyba kilka rzeczy. Schematy pobrane. 3250. Energia plazmowa. Tak. Tak. I czy to jest wszystko, na co mi stać? Ekwipunek. To wszystko mamy. Złoty półprzewodnik. A czekajcie, wartościową sprzedaj w magazynie za kredyty. A pewnie. Uuuuła! A czyli to też wszystko? Czekajcie, średni zestaw, średni. Złoty półprzewodnik. To pewnie, to sprzedajmy. To tylko do tego służy. Opatrunek żelowy. Mały zasobnik tlenu musi być. Energia plazmowa. No to się przyda. Stelaże linowe. Piła plazmowa, karabin pulsacyjny. Sprzedaj. Nie. Czekajcie, wyjdźmy. Co możemy kupić? Jeszcze tutaj amunicję. Mały zestaw medyczny. Do karabinu, tak. To będzie do tego. Tak myślę. Dobra, weźmy jeszcze. Nie zaszkodzi. I tak, i dobra. I na tym zakończymy nasz odcinek. Jeszcze sobie zapiszę. I będziemy w następnym odcinku zmierzać na spotkanie cały czas z Hammondem. O. Ostatni zapis jeszcze pozostał. To był ostatni zapis pierwszego rozdziału. Dobrze, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Było trochę strachu, było trochę śmiesznie i mam nadzieję, że zobaczymy się w odcinku następnym. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!